Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, a dzisiaj sobie testujemy Seza Super Extreme The Awakened do Kidbu, gdzie dalej nie mamy LR Kidbu, ale mam nadzieję, że jak się kiedyś pojawi, to że będzie absolutnie broken. Jak na to, że przez tyle lat do Kana nie pojawił się ani raz. Dobra, to myślę, że od razu przejdę do rzeczy. Jak to jest w Super Extreme The Awakenach? Leader skill i super atak effect się nie zmieniają. Super atak effectem jest po prostu immense damage i lowers death. To jest akurat spoko, że zmniejsza defa. A jeżeli chodzi o pasywkę, no to oczywiście musi być długa. Takie czasy do Kana. I tak. Atak def 150%, szansa na kryta i redukcja obrażeń 20%. Dodatkowy atak def 250%, kiedy robi super atak, to jest potężny buścik. Kiedy HP jest 70% albo więcej, wszyscy dostają ki plus 2, atak def 50%. Dodatkowe ki plus 1 i atak def 10% dla super klas postaci. I dodatkowe ki plus 2 i atak def 20% dla extreme klas postaci, więc pod support jest potężny. Kiedy HP jest 69% albo mniej, wszyscy dostają ki plus 1, atak def 30%, no i dodatkowy ki plus 1 dla super klas postaci i dodatkowe ki plus 1 dla extreme klas postaci. Oczywiście jeszcze tam jest atak def 20%, tylko się jakoś zająknąłem. Dodatkowa szansa na kryta 20% do 40% i dodatkowa redukcja obrażeń 20% do 40%. Z każdym razem, kiedy otrzyma dwa ataki w bitwie, w walce i recovers. Dobra, nieważne, coś. Dobra, nie czasem. I recovers 10% HP, tak mieszam polski z angielskim jak zawsze. Na koniec tury, gdzie otrzymał dwa albo więcej ataki. Raz na turę, żeby nie było. No i dobra, w ten sposób będę miał sporo linków. 194 koła defa, to całkiem solidny wynik. Na razie wezmę sobie, zaatakuję pana z Popowicia, żeby było troszkę no, przedłużone, bo chciałbym mieć fajne rotacje. Oczywiście pierwszy atak bez dodża. Taką rotacją, do której dążę. Kocie, przestań mi rozwalać pokój. Do której dążę jest rotacja, gdzie jest Kidu połączony z LR Buchanem, ponieważ będą mieć wtedy Big Bad Bosses. I jako trzecia karta będzie support. Support ten 60% i 13,7 miliona defa. Boże, chciałoby się. Okej, tutaj zwiększyliśmy sobie szansę na kryta i zwiększyliśmy redukcję obrażeń. Wtedy miałem oczywiście na myśli damage, co w sumie jest naprawdę fajnym wynikiem, a z Big Bad Bosses ten wynik naprawdę będzie dużo lepszy, ponieważ boosty, jakie dostaje się przez tego linka, są naprawdę świetne. Wyobraźcie sobie, jakby Big Bad Bosses miał jeszcze oprócz statystyk ki. To by było jeszcze lepsze. Okej. Dobra, zostawię sobie tech grubasa w rotacji. Ty zostajesz w ogóle. Wow. Fajnie się linkujecie. Nice. A ty będziesz po prostu floatować i będziesz czekać na swoją kolej. Okej, nice dodge. No jednak bez dodge, ale 20 koła niecałe to na luzie. Aktualnie sobie piję kawę. Więc jeżeli sobie coś tam jecie, picie, to życzę smacznego. Dobra. Tutaj skupimy się na Yamu. Boże, Yamu. Jakonia. No i dobra, tutaj już no, statystyki w sumie nie będą się zmieniać, bo chłop nie stakuje czegokolwiek, tylko zwiększa sobie statystyki na super atak. Ale trzeba pamiętać, w tej turze każdy ma solidnego supporta, a ten dziad nie chce mi robić w ogóle dodża. Czemu? Nie wiem. Chcesz pokazać, że mniejszego supporta masz? Cokolwiek? No ale dobra.
W sumie myślę, że już w następnej turze, jak będzie ta rotacja, o której wcześniej wspomniałem, to przetransformuje już Buchana. No, dokładnie. Te same statystyki ataku. No i teraz mam już pełni gotową pasywkę, jeżeli chodzi o redukcję obrażeń i szanse na kryta. Więc tam chwilę. Ile on miał na początek tury? Jakieś 194 koła defa? Z 60% redukcji obrażeń to nawet myślę na niektórych takich, no co prawda słabszych, ale dałoby się pakować go na pierwszy slot. Czy ja chcę lecieć po revive'a w takim przypadku, jak to wygląda z tym HP? Dobra, nie jest czasem. Pomyślimy sobie teraz dopiero. Chyba tak zrobię. No, Frendzik sobie zrobi revive'a i nie ma linków dziesiątki. Szkoda. Dobra, jakoś leczyć nie mam zamiaru. Także był. No Boże, co ja gadam? Przecież ten team się leczy praktycznie całe HP w każdej turze. A ja myślę o jakimś revive'ie. Nie ten poziom eventu. Nie taki red zone. Ale głupoty, żebym powiedział. Przepraszam wszystkich bardzo. Ale chwilę nie nagrywałem, bo po prostu ostatnio mam sporo na łebie, końcówka, na swój sposób końcówka semestru się kończy, więc wybaczcie. Dobra, 9-9, całkiem spoko. Buchan powinien być w miarę okej nastakowany, więc będzie okazja, żeby to... Czemu każdy obrywa dzisiaj z superki? Kocie! Mówiłem ci, nie rozwalaj. Ech, no niestety... Chwilę, additional please? Nie, no to jest najgorsze, co mogło być. Dobra, pytanie, czy wy macie ze sobą jakieś linki dodatkowe? Jak wezmę w ten sposób? 200 koła defa, w ten sposób 219. Dobra, po prostu przetransformuję i wpakuję bull na pierwszy slot. Bo nie widzę aktualnie jakiejś lepszej opcji. Dobra, będę mówić trochę z półpełną gębą, ponieważ sobie wziąłem pieroga. Także ten. Jakbym zostawił rotację w ten sposób, to by było super, no ale niestety został na ogrysku. Więc ta defensywa będzie trochę mniejsza, a jeżeli chodzi o statystyki ataku? No, atak też będzie trochę mniejszy. Dobra. Jeżeli chodzi w ogóle o jego linki, to ma Majin, który daje Ki, Attack, Death, Brutal Beatdown, Attack, More Than Meets the Eye, Attack, Death, Big Bad Bosses, Attack, Death, Infinity, Regeneration, Ki, Leczenie i Death, Super Link. First Battle, Attack i The Wall Standing Tall, czyli Attack. Więc tutaj... Chwilę, More Than Meets the Eye nie będzie, czyli Brutal Beatdown i Infinity Regeneration. Dobra, to ujdzie. Na luzie mogę go teraz wpakować na pierwszy slot. 245 koła defa, a Buchan w milion, mimo tego, że nie robił superek. Także nice. A, ja jednej rzeczy... 18 milionów, nice. Piękny damage. Nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. Jego liderzy 200%. Tylko sekundę. Muszę sobie poustawiać rotację. Double boo to ja nie chcę. Który z was ma większego defa? Frendzik, oczywiście, że Frendzik. Dobra, i w sumie czemu ja to tak robię? Na Babidiego chciałem. Jego liderami 200% jest nowy boo, jest Hero de Garn, Android 21 oraz Gamma 1, czyli jakiegoś takiego super wyboru nie ma.
jak na liderów 200%, chociaż w sumie są gorsze karty, które mają chociażby jednego lidera 200%, więc nie jest źle, nie jest źle. Trochę odwołuję to, co myślałem, to co mówiłem. Ale ilość jego kategorii jest całkiem okej. Okay. Mam nadzieję, że w przyszłości dodadzą kartę, która będzie miała coś związanego bardziej z Planetary Destruction chociażby. To powinno być całkiem spoko. A tego akurat żeś nie zdożował, panie. Ale pff. Nic wartego uwagi. Co jeszcze tutaj? No głównie to Planetary Destruction bym widział jako taki smaczek. No biorąc pod uwagę, że no, jest tam trzech liderów, żaden z nich nie jest 200% i z nimi są właśnie AGL, LR, Golden Freeza, dziękuję za Dodge'a. Chwilę, to był mój. Mój zrobił Dodge'a, 5 Dodge, nice. Dobra. Tutaj będzie to samo praktycznie, tylko że nie będzie teraz tego supporta. Ale myślę, że chociaż nie, w sumie. Dla bezpieczeństwa. Tak na wszelki wypadek zrobię. I nie będziesz miał przypadkiem więcej linków? Chyba nie. Dobra. Ja jestem ciekawy, ile właśnie Buchan z takim supportem walnie. A, to wracając do tych liderów do Planetary Destruction. Te dwa diabongi od Tarlesa, co byli banerówką, Int, nie pamiętam ich nazwy. I Int Broly, który jest dość już starą kartą, można powiedzieć. Jakby dostał Eza, to by było super. Bardzo lubiłem tą kartę i zgaduję, że jego Eza by było naprawdę broken w mordę jeża. Także... No właśnie, nie powiedziałem jeszcze o jednej sprawie. Mianowicie... nie wrzuciłem Red Zone'a na start, 16 milionów, nice. 60% szansy na kryta normalnie i 60% redukcji obrażeń. Super. To wracając, ten Red Zone wyszedł nowy, stage, Skid Boo. No i mam pomysł, jeżeli wypali, nagrać jutro ten filmik, gdzie właśnie będzie... gdzie właśnie będzie ten nowy Red Zone. I chyba wszystkie misje mogę od razu. No to... zostało mi, tak, do zrobienia misja Sworn Enemies, a to dlatego, że no niestety nie miałem jakiegoś farta. No ale teraz w sumie to będzie też ciekawe miejsce, żeby przetestować Super Extreme Z Awaken albo Sezamka Kid Buu do misji Sworn Enemies i Power Beyond Super Saiyan też będzie nie najgorszą opcją, żeby nagrać filmik. W sumie, wiecie co? Nie mam takiej potrzeby, ale wpakuję, bo chcę. Chociaż... to może być głupie, wpakuję go na pierwszy slot. Ja to robię, ja to zrobię. Ja to zrobię, ja jestem ciekawy. Okej, okay, superka w pierwszym slocie, tak jak myślałem. Czy 60% redukcji obrażeń i taka defensywa wystarcza? Starcza! Okej! Okay. Dobra! Ja myślałem, że bez super ataku to nie będzie miał wystarczającego defa. Oj, dziękuję za adyszynala. Tylko, że adyszynale na tej karcie są dość... w sensie, może nie średnie, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie mają wpływu na późniejsze... nie wiem, jakby to powiedzieć. Nie mają późniejszego wpływu na kartę. O. Jeżeli chodzi o builda, miałem zrównoważonego. Miałem wcześniej wpakowane adyszynale kryty 3 dodge, ale myślę, że całkiem okej będzie pakować tego dodge'a. Chociaż z drugiej strony macie ten warunek, że musi dostać te 4 hity, żeby mieć pełną pasywkę. Więc to w sumie zależy już od was.
Dobra, to w sumie polecę z tymi active skillami teraz, bo czemu by nie? Urozmaicimy materiał na koniec. Ja znowu z pierogiem w gębie, bo się nie wyrobiłem na czas. Ale i tak tutaj nie ma co. W tej turze prawdopodobnie już pan Smerglakowski z grubym bu nie przeżyją, więc mogę wyklikać tego token mode'a. Alright. Także to już będzie końcówka tego filmiku. Taka ciekawostka, włączyłem niedawno wspieranie, więc jak chceta to możecie, jak nie chcecie to nie róbcie, co tam uważacie. Zapraszam również na Discorda, dziękuję po raz kolejny za 500 subów, coś tam niedługo nagram. No i co, napiszcie swoje myśli na temat tego sezamka Idbu. Moim zdaniem jest naprawdę świetny i chyba numer 2 EZA w TUR-kach. Także dziękuję za oglądanie, widzimy się następnym razem i serdeczne